Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z serii Kurwa, ale kiedyś to było, kurwa, Grażyna, tak dokładnie, no i w dzisiejszym odcinku, jakże to pięknym, z tej oto pięknej serii, nadszedł czas na siewy, znowu siewy, tylko tym razem nie rzepaku, tylko zboża, będziemy siać pszenicę zimową, tak zwaną pszenicę jarą, no i jedziemy. Oczywiście nasz siewnik zasypany, jeszcze próba była robiona, dlatego koła się jeszcze kręcą. Ale spokojnie, mam nadzieję, że nic tam się nie wysypie. No i co, lecimy sobie na jedno z naszych pól. No muszę dwa przeznaczyć na kukurydzę, buraki i na ziemniaki. Czyli trzy muszę pola przeznaczyć. Znaczy nie wiem, czy buraki będę siał w tym sezonie, bo to widzieliście w ostatnim, no jak to było, opłacalny biznes, jak to był, no nie, czyli bardzo, bardzo opłacalny biznes to był z tymi burakami. No i dobra, siejemy sobie elegancko naszą 30 piękną. No i tak, jak widzicie, jest kolejny odcinek dosyć regularnie, czyli każdego dnia do wieczora będę starał się w pierwszym tygodniu mojej ferii wam dawać te odcinki. Czekajcie, bo tu kurde ten siewnik znowu skaszę. Chyba dwójkę to za szybko dla niego, ale powinien iść na dwójce, no to jest kurde, nie jest to poznaniak niby, tylko to jest jakiś kurde pospawany nie wiadomo z czego, ale jakoś sieje, no nie najważniejsze, żeby siało. No i zasiejemy sobie, myślę, dzisiaj dwa pola tej pszenicy naszej pięknej, tyle ile planowałem. No i później zasiejemy, w następnym odcinku będziemy siać buraki i kukurydzę. Znaczy nie wiem, czy buraki będę siał właśnie, ale może kukurydzy na pewno zasieję, chociaż jedno pole na kosonkę. Zasieję kukurydzy, nie ma problemu, to będzie kurde takie prymasortowe dosyć. Oczywiście siewnik będę musiał wypożyczyć do kukurydzy od sąsiada. Tak samo jak i sadzarkę do ziemniaków, tu, bo nie mamy takiego, nie wiem, sadzarka chyba jest, to liberał. Już nie pamiętam co mam kurde, a czego nie mam, no nie. Ale sadzarka jest chyba gdzieś drawo postawiona. Ja to chyba na początku serii wam prezentowałem, musiałbym się cofnąć i zobaczyć, czy mamy sadzarkę, czy nie mamy. Bo ja już kurde zapomniałem. Patrzcie, 30 mi nie da rady wyjechać zaraz. No pomału. Zaraz spuścimy ze sprzęgła to. Wyczołgam się dzisiaj, czy nie? Dobra, ciul. Trochę tam kawałeczek niedosiany będzie, ale ja nie będę się męczył, nie będę nam męczył 30, no nie? I znowu mamy pół baku, paliwa prawie. Ale mam nadzieję, że będzie bezproblemowo dzisiaj, nie tak jak na ostatnich siewach. Nam zabrakło paliwa. No i wyszło 10 minut odcinka przez to, że w siewniku, znaczy nie, znaczy 30, przez to, że zabrakło 30 nam paliwa dokładnie, no. No ale dzisiaj mam nadzieję, że takich problemów już nie będzie. Pszenicę jeszcze siejemy tutaj obok, na tym polu, o. Co tam obornik leży, czyli u pana Chinka w tej dzierżawie naszej, tu gdzie była kukurydza. Jeszcze nie wiem, gdzie ziemniaki będą osadzone, ale w sumie mam kawałek pod ziemniaki, także myślę, że będzie ciekawie. No i co, zostało, po zasiewach będzie odcinek z nawozów i z oprysków, znaczy to będą dwa odcinki. No i potem co? Potem będą żniwa i będzie obornik, no i będzie koniec serii. Czekajcie, tutaj trzeba uważać. Tu sobie pozwolicie, że posieję sobie poprzecznik. Tu nie ma różnicy praktycznie podczas siania jak to, tego. Czy poprzecznik się sieje wcześniej, czy później, zależy jakim siewnikiem się sieje. No tu widzicie, nasz siewniczek kochany nam ominął trochę. No ale myślę, że ten błąd się naprawi w tym momencie, no już tam, no już tu górka taka zostanie, no. Najwyżej na końcu to poprawi. No zobaczymy jak to będzie szło. Jutro raczej w planie wy dostaniecie Risen Back, jak to oglądacie. Czyli że żniwa, tam będą żniwa. Najprawdopodobniej, no, znaczy nie najprawdopodobniej, ale na pewno tam będą żniwa na Risen Backu. Wiem, że takie kurde odcinki, ale no nie ma co robić zbytnio innego, bo co zrobiliśmy sianokosy w poprzednim odcinku na tamtej mapie. Ja sobie te sianokosy oczywiście podokończałem poza odcinkiem.
No ale teraz tak wypada, żeby zniwa zrobić. Dobra, czekajcie, tu koło tego słupa mamy czwórkę, nie, dwójeczkę. O kurde, żebym posiał jak poszedł jak dzik, kurde, w kukurydzy, no nie. No ale jakoś się udało. No czekajcie, bo tu doły są i... 30 z tym siewnikiem ma problemy. Już nie wiem, czy to wina przez to, że pole jest w dołkach, a tu brudna była i dlatego. I siewnik wskoczył. No, to jak będzie coś skakało, to będziemy na jedynkę po prostu zwalniać heble i będziemy jedynką lecieć. No ale powinno się sysiać dwójką albo trójką, no nie, ale no w farmingu w 13 bynajmniej ta trójka nie działa tak jak powinna. I za szybko jest, trzeba dwójko robić, no nie, tak we wszystkich pracach, no nie. No ale no to jest 13. O kurwa, no. Ale idzie. Jest praktycznie jedno pole mamy owalone. Jak sobie szybko drugie sobie zasiejemy, no to takie 5 minut robienia praktycznie na jednym kawałku jest, no nie 6, mamy minut odcinka, także no dosyć fajnie to wygląda. Miniaturkę chyba zrobimy sobie na tamtym polu. Wiem, że chyba na tym polu, nie na tym, nie, ale z tego pola mam zdjęcie jak zapraciałem tutaj, o, który już dojrzał, no bo wiecie, to jest 13 i nie można wyłączyć sobie wzrostu roślin, żeby to było jakoś w miarę realnie. No, robione pod sezon, no ale no dobra, no. Przeżyjemy. Ale na tym polu też było właśnie zdjęcie z 30 podczas siebie robione, to też teraz zrobimy ze sodoło, takie ładne. Ale to już na sam koniec, myślę, że dzisiaj zrobimy takie ładne zdjęcie. Ja w tym owy gdzieś jęczmień zasieję, ale jedno pole tak, kurczę, bo wypadałoby, gdybym myślał, chociaż dwa pola pszenicy i jedno jęczmienia. No, no to zobaczymy. Tak jak mówiłem, modpack z 13 nie będzie wydany, na Risenbergu coś wspominałem, chociażbyście bardzo chcieli, żeby ten modpack pewnie był wydany na koniec serii, ale nie będzie wydanego modpacku, bo ja linków nie będę szukał do wszystkich modów. Kurde, to też to trzeba będzie poprawić na samym końcu, jak tu wrócę teraz, bo to nie, no, nie widzę innego sensu. Kurde, 20 litrów. O, mobilny farmer. Kurczę, osiągnięcie w 13 odblokowałem. Pamiętam, do osiągnięcia z 11 właśnie wyskakiwało i to jest takie samo osiągnięcie jak w 11 wam wyskakiwało na ekranie. Nie, no i patrzcie, no. Tu nawet nie wiadomo kiedy zwolnić, a nie wiadomo kiedy nie zwolnić. Bo wyskakuje, kurde, siewnik. No ale nie będę jedynką chciał, bo to kurde 30 się zamęczy mi na jedynce. No. O. Nie wiem, czy takie kamienie są na tym polu, czy co. Ale to nie jest realne. No nie, no kurde, no. Ani zaraz nie ominąłem, to na szczęście, dobrze, dobrze, dobrze. Nie powinien skakać ten siewnik, tak, no ale mowy nie wiem, za szybko nie je w zasadzie, no bo wyskakiwał komunikat. Ale mamy 17 litrów paliwa, ludzie, więc zasiejemy to pole, to tam jeszcze szybko do Chinka pojedziemy, się zatankujemy, no nie, bo on ma paliwo darmowe dla mnie. Na to, że dzierżawy mu tam zbieram, to tak, że no, trzeba się będzie zatankować, bo jak zabraknie paliwa na to jedno pole, co tam mamy do zasiania. O, co to, bieg mi wypadł, kurczę, no to nieładnie. Jak mi bieg wypada, to czekajcie, poczekajcie, mam na 15 czasem, muszę to skalę czasowo zmienić w ogóle po odcinku, bo za szybko mi, kurde, wszystko rośnie, w ogóle sobie czas ustawimy na... taki kupu ranno godzinę. Nie wiem, chyba zmienię sobie czas na skala czasu na 0,5, no bo wtedy tak szybko nie będzie rosło mi w ogóle. O ile się da. O, tu jedynka. Tu dwójka. No i dwójko już polecę, myślę, do końca. No i do Chinka trzeba będzie się podjechać zatankować, mówię. O, tutaj w jedynkę dosijemy ten kawałek. Tu wjedziemy w inny sposób, po prostu nie będę tak katował 30 już.
No i dobra, jedno pole mamy opalone. No i git jest dobra, zrobione. Dobra, jedziemy teraz się zatankować do tego mądrego naszego sąsiada, złodzieja. Ja wiem, że do bramy będzie 5 FPS-ów, no ale myślę, że to przeżyjecie jakoś. Ale będą lagi zaraz, kurde. Teraz to się zacznie. Lag. To mało mamy zbugowane bramy, naprawdę. Pyk, no i myk, 16 FPS-ów. Dobra, poczekajcie, jeszcze światło sobie włączyłem. Mam 8 FPS-ów, 9. Patrzcie, co się dzieje. Kartę zaraz spalimy przez te bramy. Ja pierniczę, jeszcze nagrywanie. Najlepiej się nie ruszać. Ja będę widział, kiedy mi FPS-y wyskoczą. Teraz kurde karta mi się spali, co jest do tego. Otwierane bramy Chinka. Matko jedyna. Co się dzieje? Te bramy tak lagują naprawdę, że to jest szok, no nie? 4,8 FPS-ów, no nie? Masakracja jakaś to jest. Ło, 60, dobra, bo 30 mi tego zaraz. Posłuchaj, o kurwa, przez chałupę przeszedłem. 30 mi posłuszeństwo odmówi. O panie, co tu się stało? Dobra, tanking, dobra. I pszenica, dobra, ja jeszcze więcej pola obliczyć. Tu tak, tu będzie pszenica. Tu najprawdopodobniej będzie kukurydza. Tu będą ziemniaki. Tu będą buraki. Tu będzie... to ja w tej jęczmie będę mógł posiać. Dobrze, dobrze, czyli tak ma być. No bo ja już widzicie, mam pole obeznane swoje. Dobra, poczekajcie. Dwójka. Na tym polu raczej nic nie powinno skakać, chociaż jeszcze nie siałem na tym polu nigdy, ale mam nadzieję, że wszystko będzie działo jak nalewo na tym polu. Ale idzie ta 30, kurde, ona tylko dym. Diesel musi dymić, jak to każdy niektórzy mówią. No to prawda, diesel musi dymić. Bo co to za diesel? Chyba ruski wtedy jak nie dymi. Bo wiecie, Ruscy mają diesel na parę wodną, no nie. No ale dobra. No i w ogóle będę miał wyciętą scenę do odcinka spod tego, z tą lagującą bramą, co maniana była 4 FPS. I tu widzicie, jak ładnie z głowy przychodzi przez tego, dorobione tego są. Podaj mi przekaźniki. Znaczy, korbowód. O, korbowód, Boże. To bym dowalił teraz hece stulecie. Korwowodem. No i tu już jest mniejsza górka i 30 bez problemu sobie podjeżdża, dobra. Tu jedynka. No i teraz się biegi nie poblokowały w 30 jak ostatni. No ale idzie, dobra. W sumie jak nam zostanie czas, to... Kurde, tepnąłem się tu, gdzie nie trzeba. Jak nam zostanie mowy czasu, to wtedy jęczmień posijemy. W sumie nie wiem. Wszyscy mi teraz snap odbierają. Jak mi kurde, Facebook piszą na odcinku, nie wysyłają snapów, to teraz każdy snap odbiera. Ale ten silnik ma fajną szerokość w ogóle roboczą, z tego co widzę. Bez przesady, że taki siewik tyle szerokości, no, no ale dobra. To praktycznie mam naliczyć, że 4 przejazdy będziemy mieli pole zasiane. Czyli będziemy siać pszenicę jaro i jęczmień miary. Nie wiem, czy jest jęczmień miary, ale no nie, jest jęczmień ozimy, no to jest jęczmień miary, dobra. Dobra, w sumie mi to już nie mogę powiedzieć, że na wiosnę to siejemy. Oczekajcie, kurde, taką miniatureczkę.
O, mi się taka podoba. Mi ostatnio się takie miniaturki bardzo podobają. Czekajcie, tutaj teraz jakiś taki poprzeczny trzeba zrobić. Mam 15 minut odcinka dopiero, także myślę, że pojedziemy na to pole, gdzie ma być jęczmień siany. No także myślę, że będzie ciekawie. No jęczmień zasiejemy sobie tutaj po ziemniakach, gdzie był. Tu nie jest też jakieś takie duże pole, no nawet dosyć takie przyjemne. Także tak ludzie, w następnym odcinku będziemy sobie siać kukurydzę na jednym polu i buraki. Jednak buraki posieję, zobaczę co z tego będzie. No ja już tak w tym sezonie nie będziemy nic kopać, także no, ale trzeba sobie posiać. Później sobie będziemy robić opryski, nawozy i opryski. Przesadzenie ziemniaków, nawozy, opryski, żniwa i obornik. 6 odcinków jeszcze mamy z tej serii do nagrania, także trzeba się sprawdzać i będziemy kończyć tę serię. No niestety, koniec trzynastki. No jeszcze nie koniec, nie wiadomo czy coś nie będę nagrywał z tego, ale raczej chyba nie. Dobra, poczekajcie, muszę tutaj tak wjechać. Jedynka. Da, pewnie po znaki jedynkę wróciłem, żebyście wiedzieli, że, no, że ja biegów nie znam. No. Nie wiem, czy to wejdzie na cały raz, ale chyba wejdzie. Tak, wejdzie bez problemu, to było coś szerzej tylko. O ile będę mógł posiać jęczmień, bo coś mi się przed odcinkiem zbugowało we silniku ziarna, nie mogłem wybrać. To posiejemy go jeszcze dzisiaj na odcinku, jeżeli się uda, także no. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. A sadzić ziemniaki będziemy najprawdopodobniej 60, ale jeszcze nie wiem, może 30 też będzie przepalona. Także no takie to buty. No, następny odcinek z 13, kiedy będzie? Czekajcie, jutro mamy środę. Jutro mamy środę, to tak, będzie Risenberg, w czwartek Kosina, a to w piątek będziecie mieli najprawdopodobniej kolejny odcinek z 13. No, jeżeli będziecie grzeczni, oczywiście. W sobotę, na niedzielę planuję sprawdzanie polskich ma być. Oczywiście na weekend sobie ponagrywam w piątek wszystko lub w czwartek, ponieważ no, u mnie to weekend jest różnie. Dobra, poczekajcie na zegarku, czy się da? Oczywiście, że się nie da, bo coś się kurna zrypało. O nie, Y, to się gasi. No i patrz, co się dzieje z tym siewnikiem, że się kurła nie da, nie da ziarna zmienić. No najpierw jeszcze je do pola pszenicy mogę nasić. Ciul z tym jęczmieniem, dobra, będziemy kurła mieć więcej pszenicy, bogatsi o co mi siada będziemy. No tam widły w ogóle, kurła leżą w polu gdzieś. Dobra, bogatsi o co mi siada jesteśmy, no to siejemy pszenicy. Myślałem, że Jezu, myślałem, że tego, że nie włączyłem siewnika i zacząłem jechać, no nie. No czyli tak, siewy uważam za udane dzisiaj. Myślę, że następny odcinek też siania będzie dosyć bardzo udany. Najbardziej nieudanym odcinkiem będzie odcinek, który będzie w poniedzieli, jakoś w następnym tygodniu, bo będzie to sadzenie ziemniaków. Tak, no i myślę, że jak mi się ferie skończą, to my skończymy tę serię, także no. Tak, pierwszy tydzień serii mi leci. Nie powiem, bo leci dość szybko. Bo leci, taka prawda. Także no. Niestety, no, trzeba będzie ponagrywać coś w ferie, powstawiać coś jakiegoś live'a. Mam w planie zrobić, a u mnie to z live'ami jest różnie, także no. No po prostu albo mi się nie chce, albo nie mam czasu na te live'y. I takie to buty są, no nie. Tak jak jest w tym tygodniu na przykład, bo ten pierwszy tydzień ferii mam zarypany. No tak już jeden tydzień będę miał spokoju w ferii, no nie. Bo nawet o codziennie muszę o 7 wstawać i kurwa i tak wiecie, no tak jak ferii, jakby nie ferii, no nie. No tak wiecie, w drugim tygodniu dać mi będzie spał do 11, czy tam do 12, bo będzie miał na wszystko wywalone. O północy będzie chodzić spać, czy tam o pierwszej, no, jakieś live nocy możemy zrobić, także no, mi to nawet nie przeszkadza.
Patrzę na siewnik, bo tu 27% i znowu 30 litrów 30. Ale jakoś mogę się już uradzać. Mam 20 minut odcinka, ale myślę, że nie będziemy kończyć, że zasiejemy to pole. Wy tam lubicie tą serię bardzo, także no. Także myślę, że kurwa będzie ciekawy. No ogólnie też na Rolmosowie dzisiaj trochę pograłem swoim tym prywatnym save, tym pogarniałem. Jeżeli coś byście chcieli z Rolmosowa, to myślę, że po 13 coś tam może się coś ukazać. O kurwa, ja zapomniałem, jeszcze w tym tygodniu na weekend mam nagrać dla was dwa odcinki z Kotle, znaczy albo jeden, albo dwa odcinki z Kotle and Crow. Znaczy nie wiem, chyba jeden odcinek z Kotle mam nagrać, a jeden albo z Eurotrack, albo z jakiejś innej gierki. Kurwa, no właśnie. Wobec The Foresta coś nagram, no zobaczę. Zapomniałem o tym, kurwa, ludzie, wybaczcie mi. Bo w sobotę dostaniecie najprawdopodobniej, czekajcie, jutro jest środa, 13, czwartek, osina, piątek, no w piątek 13, w sobotę Risenbeck najprawdopodobniej, po Risenbecku dostaniecie najprawdopodobniej albo coś z innej gry, albo Eurotracka, albo Cattle and Crops, no nie? Zależy co chcecie, możecie napisać w komentarzu, bo tak chcę dla teraz coś innego nagrać. A w niedzielę też będzie tak, coś, albo Eurotrack, albo coś po prostu, jakaś inna gra. Zalewy czy nagram Cattle and Crops, bo kilka osób chciało. Także no, że nawet w niedzielę być tak, że będzie 3 odcinki. Nawet w sobotę może tak być, że będzie 3 odcinki. Jeden będzie rano, drugi będzie w południe, a trzeci będzie pod wieczór. I tak może być i w niedzielę, no nie. Kurwa, co tu się stało, panie, kochany. To w to ja nie wyjadę tą 30, bo ona się zapsała mi tam. Więc w sobotę może być nawet 3 odcinki. Jakby no na przykład w sobotę rano byście dostali rano Gieselberg. W południe byście dostali na przykład tą Cattle and Crops, znaczy nie Eurotracka na przykład. Wieczorem byście dostali Cattle and Crops. W niedzielę byście dostali pewnie z rano sprawdzanie. Może inną grę byście dostali wtedy. Na przykład później Amerykana, no nie tak o. Bo chcę też trochę pomału wrócić do serii nagrywania Eurotracków i Amerykanów, bo nic dawno nie było z tych gier. Bo teraz na promocie nie jeżdżę, nawet na multi nie jeżdżę ostatnimi czasy, tylko jeżdżę sobie bardziej singlem. Ponieważ to nie chce mi się pobierać promocja, bo co jakiś czas wychodzę teraz w DLC mapowy, też ja nie mam czasu na to jeżdżenie po promocji, to więc sami wiecie jak to jest, no nie. Też coś słyszałem podobno, że do Amerykana mają promoc zrobić, nie wiem ile w tym prawdy, ile w tym sęku, ale coś mi się nie wierzy w to. No ale no dobra. Ale mówię tak, dla odmiany chcę wam coś nagrać, mówię jak wam się spodoba, to byście mieli chociaż dwa odcinki w soboty. Jeżeli wam się spodoba jakiś powrót na przykład Amerykana czy Eurotracka, albo wam się spodobają te trzy nowe gry, które mam w planie nagrać, chociaż trzecia najprawdopodobniej się ukaże jak już, no nie wiem, powiedzmy, że jakoś na tygodniu, w następnym tygodniu na tygodniu, tak by no, może być ciężko, ale myślę, że się uda, myślę, że się ucieszycie, znaczy się, dobra, ostatni przejazd robimy. O kurwa, tutaj też skoczy, no. Tu jedynku, mówię, mi się uda poprawić, albo tu jest górka taka. Ale się udało posiąść, dobra. Także jestem dzisiaj zadowolony z tego odcinka. Ale skoczył, no nie, to jest realnie, 13, dobra. Jedziemy, dojedziemy sobie tutaj na koniec pola i będziemy kończyć odcinek, bo mamy 25 minut. Także dzisiaj sobie posiadaliśmy, pogadaliśmy i w ogóle tak jak powinno być na każdym odcinku, a nie że ktoś siedzi z monolony i tego się nie chce oglądać. O, czekajcie, bo tutaj jest w tym co włączyć siewnik. No tu jest jedynko, dobra. Żeby nie wyjechać. No i dobra, gasimy. No i dobra, myślę, że tak w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Komentarz, suba, no i co. Ja się z wami żegnam, do następnego, trzymajcie się, cześć, no i pa, pa.